Witamy w kolejnym wydaniu magazynu Żyj Zdrowo. Dziś grzybica. Miesiące letnie sprzyjają powstawaniu grzybicy paznokci u stóp. Gdy stopy pocą się nam bardziej w wysokich temperaturach i częściej odwiedzamy wilgotne środowisko, na przykład posadzki basenowej, jesteśmy narażeni na nabycie infekcji. Na szczęście są metody skutecznego i bezbolesnego usunięcia grzybicy paznokcia u stóp. Opowie o tym dr Jeffrey Batman. Jesteśmy bardzo podekscytowani nowymi technologiami leczenia grzybicy u stóp. Ostatnia została zaaprobowana przez FDA w maju zeszłego roku. Jej skuteczność oceniana jest na 90%. Grzybicę występującą na paznokciach u stóp usuwamy laserowo. Dotychczasowe metody pozwalały tylko na 10-30% efektywność. Ludzie dowiadują się coraz więcej na temat metody laserowej i z biegiem czasu staje się ona coraz bardziej popularna. Wskaźnik udanych skutecznych zabiegów przekracza 90%. Taki efekt daje jedna laserowa sesja, która trwa 30 minut. Druga sesja jest potrzebna u 10% pacjentów. Dodatkowo w uzupełnieniu terapii laserowej proponujemy typowe środki farmakologiczne stosowane, by zapobiec nawrotowi grzybicy. Zalecamy także zastosowywanie się do podstawowych zasad higieny. Laserowe usuwanie grzybicy paznokci u stóp jest bezbolesne. Podczas zabiegu pacjent może odczuwać wzmożone gorąco wytwarzane przez laser. Może to z kolei powodować drobny dyskomfort i lekkie oparzenia. Ale gdy tak się dzieje, przerywamy procedurę i robimy przerwę. Poza tym nie ma żadnych innych efektów ubocznych. Nie potrzeba do tej procedury znieczulenia ani specjalnych środków podawanych przed zabiegiem. There is really no pain associated with the procedure itself. It is not done any anesthesia. There is no anesthesia performed or any pain medication that is given to the patient prior to the procedure. W tej chwili procedurę laserowego usuwania grzybicy paznokci u stóp wykonujemy u około 15 pacjentów tygodniowo. Liczba ich wzrasta, bo zabieg jest coraz bardziej popularny i schorzenie coraz częstsze. Wiele osób interesuje się nową metodą, dzwoni, pyta i czyta o tym w internecie. We are really seeing a tremendous influx of patients and many patients are asking questions about it. They're very, very interested in the procedure. Jak możemy się nabawić grzybicy? Infekcja grzybiczna narasta w wilgotnym, zacienionym środowisku. Grzyb ma doskonałe warunki do rozwoju w naszym bucie i skarpecie. Grzybicy może nabawić się każdy. Występuje ona często u ludzi z cukrzycą i osób z obniżoną odpornością układu immunologicznego. Grzyb doskonale wyczuwa te warunki. The fungus does thrive in that type of environment. In addition to that type of environment, which is probably the most common, we do see it in diabetics, patients that are on anti-cancer drugs that have a lower, they're immunocompromised. In other words, they have a lower resistance to infections, and the fungus really does proliferate in patients such as that. Grzybicę możemy złapać również na basenie, chodząc bez obuwia, na przykład po mokrej podłodze w szatni, czy stąpając po posadzce przybasenowej. Mówimy tu o typowym, wilgotnym środowisku sprzyjającym powstawaniu grzybicy. Co możemy robić, by przeciwdziałać powstawaniu grzybicy paznokci u stóp? Przede wszystkim nosić obuwie w miejscach publicznych, a także zachować podstawowe zasady higieny. Ludzie, którzy mają skłonności do nadmiernej potliwości, jak również sportowcy i ludzie pracujący przez cały dzień w butach, powinni tych zasad przestrzegać jeszcze bardziej pilnie. Konieczna jest zmiana skarpet i ich częste pranie. Można również spryskiwać obuwie środkami antygrzybicznymi, dezodorantami i wszelkiego rodzaju pudrami dostępnymi w aptekach. Te kroki mogą nas ustrzec przed grzybicą. Changing their socks on a regular basis, spraying their shoes with antifungal medication,
deodorants, drying agents, such as powders or deodorants on their feet, which is sold over the counter oftentimes, or it is available by a prescription. So there are different ways that we can help prevent it or reduce the possibility of a severe infection. Niestety zabieg laserowego usuwania grzybicy paznokci u stóp nie jest pokrywany przez ubezpieczenie. Ciągle uważany jest za zabieg kosmetyczny, ale oferujemy naszym pacjentom dogodne warunki płatności. Akceptujemy większość kart kredytowych i możemy rozłożyć opłatę na raty. Zabieg normalnie kosztuje $900, a wykonujemy go na wszystkich 10 palcach stóp. Chcemy mieć pewność, że grzyb nie rozprzestrzenił się na inne palce i paznokcie. Laser mamy dostępny w dwóch lokalizacjach. W jednej z nich, na Belmont Avenue, mamy go już od ponad roku. Drugi zakupiliśmy do naszej lokalizacji przy Chicago Avenue. Zapraszamy. So we do have the two locations at which this procedure is available.